Ja trochę przewrotnie dodałam, bo pierwotny tytuł miał być Rola lekarza w hospicjum, ale mając doświadczenia i hospicyjne, i w oddziale medycyny paliatywnej, dodałam jako przeciwieństwo oddział medycyny paliatywnej, bo te dwie jednostki, jak wiemy, różnią się trochę między sobą. I już na wstępie widzimy, że jest różnica kierowania chorych do hospicjum i do oddziału paliatywnego. Do hospicjum kierowani są chorzy w stanie terminalnym. Najczęściej powinien być zakończone leczenie przyczynowe, natomiast na oddział paliatywny kierowani są chorzy na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej i nie tylko, bo każdej innej postępującej, zagrażającej życiu, dość często trafiają do nas chorzy ze stwardnieniem bocznym zanikowym na różnym etapie chorowania, już wentylowani nieinwazyjnie lub inwazyjnie, lub rzeczywiście w stanie, w okresie umierania, kiedy nie godzą się na metody inwazyjne przedłużania życia, uznając to za terapię uporczywą. Więc medycyna paliatywna to szpital, i kierowani są chorzy znacznie wcześniej, w trakcie leczenia przyczynowego, przeciwnowotworowego. Hospicjum później. Dlatego moje osobiste zdanie, dygresja jest, żeby może jednak rozdzielić troszkę te dwie formy opieki, paliatywny i hospicyjny, żeby rzeczywiście to, o czym się mówi, godne umieranie, było w hospicjum, a szpital niech sobie leczy intensywnie i inwazyjnie i stosuje różne daremne i uporczywe terapie. W hospicjum sposób postępowania w tym okresie jest przestrzegany. Akceptacja nieuchronności śmierci jest rzeczywiście taką ideą wiodącą w opiece hospicyjnej. Nie zawsze w opiece paliatywnej lekarze, personel godzi się z nieuchronnością śmierci. Stąd wiem z doświadczenia, jak często stosowane są terapie, które są terapiami daremnymi i terapiami uporczywymi, ponieważ lekarze nie akceptują nawet na tym oddziale nieuchronności śmierci, narażając pacjenta na dodatkowe cierpienia związane, choćby to, co jest ostatnio bardzo modne, ze stosowaniem żywienia pozajelitowego. Trzeba założyć centralne wkłucie, trzeba tego chorego przykuć do łóżka, bo idzie 20 godzin żywienie pozajelitowe. Jest problem z raz włączonym żywieniem, zaprzestać tego żywienia. Terapia się robi daremna, kiedy pomimo żywienia spadają parametry świadczące o tym właśnie białkowo-energetycznym, spadają albuminy, narastają zaburzenia elektrolitowe i umierają chorzy z wiszącym workiem do żywienia, ponieważ ta akceptacja nieuchronności śmierci nie jest tak oczywista w oddziale paliatywnym. W związku z tym walka do końca i za wszelką cenę. Księże Marku, nie trzeba pisać. Ja zostawiam w tym PDF-ie całość. Bardzo proszę, gdybym się rozgadała, po pół godzinie powiedzieć stop, bo to zostanie, tam jest jeszcze wiele slajdów, które mówią o tych etycznych zasadach, które są bardzo ważne w opiece hospicyjnej, a nie są zawsze ważne w medycynie paliatywnej, na oddziale paliatywnym. W hospicjum przestrzega się tych zasad i rzeczywiście przestrzega się. Na oddziale paliatywnym
nie wspieramy tak rodziny, nie ma mowy w ogóle o wspieraniu osieroconych. Na oddziale, owszem, łagodzimy dolegliwości fizyczne. Trudniej jest już z emocjami, ponieważ jest pani psycholog na pół etatu, na cały oddział. Jeżeli chodzi o potrzeby duchowe, to nie widzę możliwości zapewnienia prawidłowej opieki duchowej, ponieważ nasz kapelan szpitalny przelatuje tak przez oddział i jeżeli nie ma wyraźnej prośby rodziny albo chorego, żeby wszedł na salę, to nie wchodzą. Bojąc się może tak jak coraz częściej wszyscy się wszystkiego boimy. W związku z tym nie ma tej opieki duchowej, jest pracownik socjalny i tutaj rzeczywiście możemy zaprosić panią o załatwienie tego wszystkiego. Ale bardzo często opóźniamy tę śmierć. Bardzo często. Ponieważ jak człowiek znajduje się w szpitalu, to zarówno on, jak i jego rodzina nalegają na leczenie. Szpital daje jakąś obietnicę, nadzieję na wydłużenie życia. Łatwiej się chyba pracuje, przynajmniej mnie się łatwiej funkcjonowało w hospicjum, bo trzeba było uzyskać zgodę pacjenta i rodzina wiedziała, chory jest pacjentem hospicjum. I to wystarczyło na nawiązanie tych rzeczywiście dobrych relacji. Hospicjum zapewnia leczenie i opiekę w postępowaniu ambulatoryjnym. W szpitalu uniwersyteckim przez te wszystkie lata nie ma poradni medycyny paliatywnej. Wypisuje się z chirurgii, z onkologii, od nas. Nie ma poradni. W hospicjum jest. Ja cały czas udowadniam wyższość opieki hospicyjnej nad opieką paliatywną, przynajmniej w tych miejscach, które znam. W warunkach domowych najwspanialszą jakość umierania mają chorzy w domach. Wychodząc z oddziału paliatywnego, chory idzie w przestrzeń. Ja mówię w nicość. Nie mamy na opiekę domową z hospicjum czy z innego zespołu opieki domowej. Musimy czekać. To jest różnie, raz dwa tygodnie, raz trzy tygodnie i chory zostanie wrzucony w próżnię. My jako oddział nawet nie możemy konsultować tych chorych, bo oni już opuścili nasz szpital. Więc jest próżnia. Hospicjum ma i oddział dzienny, i stacjonarny. W szpitalu jest tylko oddział medycyny paliatywnej. Już nie mówię o opiece, o zespole nad osieroconymi, o jakichś takich właśnie akcjach, które tworzą duży, wspierający się również zespół opiekujący się chorymi. W skład zespołu opieki hospicyjnej jest tu bardzo wiele osób. W skład zespołu opieki paliatywnej wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholog na pół etatu, fizjoterapeuta na pół etatu. Tyle, koniec, kropka. Dalej. Leczenie i opieka rzeczywiście na oddziale są prowadzone przez 7 dni w tygodniu bez przerwy na oddziale. Tak jak w hospicjum. Ale oddział paliatywny nie obejmuje opieką rodziny pacjenta. Rzadko się zdarza, żeby psycholog nasz oddziałowy, no już na wyraźne życzenie opiekunów rodziny zajął się nimi. Tak samo leczymy wszystkich chorych. Czy ten smutek. No my nie jesteśmy żadnym wsparciem dla rodzin osieroconych na oddziale paliatywnym. Hospicjum przez swoje różne możliwości dla chętnych jest również wsparciem. Oddział stacjonarny hospicjum na pewno zapewnia
większą, lepszą przestrzeń i takie udogodnienia dla zaspokajania indywidualnych potrzeb od nas z tych małych salek wyjechać z łóżkiem. Chorzy nie wyjeżdżają nigdzie, nie mają takiej możliwości. To jest szpital, to są sale szpitalne. Tu się nie da nic, nie ma możliwości zorganizowania takiego otoczenia dla chorego, które mu da, no, choćby ze względu na sprzęty, przedmioty, takie poczucie większego bezpieczeństwa. No, minimum domu można przenieść do hospicjum, natomiast nie można przenieść absolutnie do szpitala. Teraz przejdźmy do pracowników. Wszyscy pracownicy hospicjum, od wolontariuszy, przez pielęgniarki, lekarzy, to jest specjalny rodzaj ludzi, szczególny, wyjątkowy. Nie ma drugich takich, ponieważ towarzyszenie umierającym, nawet w rodzinach nie wszyscy chcą towarzyszyć umierającym. My potrafimy towarzyszyć umierającym. To towarzyszenie wymaga odpowiedniej dojrzałości psychicznej, emocjonalnej, wewnętrznego zrównoważenia i bardzo ważnego elementu cierpliwości. A lekarz hospicyjny, z tymi lekarzami chyba rzeczywiście ostatnio jest problem. Zapytam Jolę potem na przerwie, z czego według niej to wynika, bo przecież masa młodych ludzi kończy. Ja myślę, że problem jest w ogóle ogólny. Lekarzy w Polsce brakuje. Wiemy o tym, a w hospicjum, gdzie trzeba dać z siebie więcej niż tylko pracę, musi tych lekarzy też brakować. Bo to człowiek, który ofiarowuje czas, wiedzę, ambicje, ale również samego siebie. Swoje emocje, a to jest najważniejszy dar, jakiego potrzebuje chory dotknięty nieszczęściem śmiertelnej choroby. Księże Marku, czasu proszę pilnować, bo ja zagadam. Ludzie umierający, to jest znowu specjalny rodzaj ludzi, dysponują olbrzymią zdolnością nawiązywania kontaktu i jeżeli tylko chcemy dać im siebie, oni nie mają maski, nie muszą niczego udawać. Kiedy są sobą, ten kontakt z człowiekiem umierającym można nawiązać nawet w ciągu jednego spotkania. To jest to spotkanie z chorym człowiekiem i do tego zarówno wolontariusz, jak i pielęgniarka, jak i lekarz, jeżeli dają siebie, to w ciągu jednego spotkania mogą się nawiązać relacje wręcz przyjaźni. Umierający szukają kogoś, kto będzie się starał ich zrozumieć, kto będzie przyjacielem. Ja cały czas powtarzam, że jestem zwolennikiem nawiązywania więzi emocjonalnej ze swoimi chorymi i z rodzinami, z bliskimi tych chorych, bo to oni tworzą tę podstawową jednostkę rodzinną albo przyjacielską. I żeby móc dobrze w tym obszarze, żeby się liczyć w tym obszarze, też trzeba wejść do poziomu przyjaźni. To jest bardzo poważne słowo, duże słowo i ja wolę się zaprzyjaźnić z chorymi i rodzinami, bo wtedy łatwiej mi wejść w relacje również terapeutyczne. Czyli pewne leki zastosować, mieć kontakt, żeby wiedzieć, jak one działają. To jest również wykorzystanie pewnego efektu placebo, jaki może dawać człowiek, który jest blisko umierającego. Pielęgniarka, lekarz. Mówię tu o pracownikach hospicjum w ogóle. Można być towarzyszem, przyjacielem w czasie umierania. Przyjacielem, bo każdy człowiek chce być ważny. To wiemy, nie będę powtarzać. Idąc na pierwszą wizytę hospicyjną, trzeba mieć dużo czasu na rozmowy i najbliższymi, ponieważ oni będą stanowić oparcie. I ta pierwsza wizyta, to co
w ramach tych spotkań ze studentami z Akademii Krakowskiej, tytuł jest Spotkanie z chorym człowiekiem, pierwsza relacja, nie wiem, pewnie z Państwem widzę się niektórymi pierwszy raz i nasza pierwsza relacja być może rzutować może na nasze następne, jak przyjadę za rok albo dwa, jak wreszcie tę drogę naprawią, bo będzie łatwiej. Więc ta pierwsza wizyta decyduje o rodzeniu się tej specyficznej więzi, jaką jest przyjaźń. A druga rzecz, lekarz hospicyjny, szczególnie ten bardziej doświadczony, jest przewodnikiem. Jest i przyjacielem, powinien, znaczy dobrze by było, gdyby był, i przyjacielem, i przewodnikiem. Dlaczego? Ponieważ jego wiedza o tym, jak umieramy, wiemy o tym z doświadczenia przez bardzo wiele lat. Nie wszystko jest w książkach podane, szczególnie, że badania chorych w okresie terminalnym są obwarowane wieloma warunkami ze względów etycznych. Więc tych badań właściwie nie ma. Opieramy się na doświadczeniu ludzi, którzy spędzili wiele lat przy łóżku umierającego. I ci ludzie wiedzą, jak umieramy w różnych rodzajach nowotworów. Możemy przewidzieć i odpowiednio wcześnie leczyć nowe dolegliwości związane z progresją choroby. Wiemy, co nam grozi, na jakim etapie i zabezpieczamy te rodziny w różne leki, które mogą być potrzebne. Lekarz hospicyjny może być nosicielem wartości zdewaluowanych. No, żyjemy w takich czasach. Jola to przede mną mówiła, że jest trudno znaleźć kogoś, kto nie będzie pytał o pieniądze najpierw, a potem dopiero o obszar pracy do wykonywania. Ta nasza postawa lekarzy hospicyjnych może być znakiem sprzeciwu wobec egoizmu, braku wrażliwości na potrzeby innych, nieograniczonej konsumpcji i przeliczania czasu na pieniądze. No tak jest, może to jest świadectwo czasów, ale w naszym gronie nie to jest oczywiście najważniejsze. Jak wspierać? I to się dzieje w hospicjum, że cierpliwie lekarz, pracownik hospicjum, ja tu będę bardziej uogólniać, wolontariusz ma cierpliwość, towarzyszy, słuchając, stara się poznać historię życia chorego, poznać jego potrzeby i realizować, dowiedzieć się. I od razu powiem, że te zasady nie mogą być stosowane na oddziale medycyny paliatywnej, ponieważ czas na wizytę, idziemy na wizytę, poświęcając 3 minuty na każdego chorego, stojąc nad nim z całą świtą, wypytując o rzeczy interesujące lekarza. Cały czas w szpitalu ta medykalizacja opieki jest na pierwszym miejscu. Nie słuchamy cierpliwie towarzysząc. Wiecie Państwo wszyscy, że, ale to potem dojdę do tego, jak ważnym pryncypium jest towarzyszenie. Towarzyszyć jest szansa w hospicjum. Natomiast na oddziale takich możliwości jest znacznie mniej, ponieważ ilość obowiązków, przede wszystkim dokumentacji medycznej, jest tak ogromna ilość, a wymagają szefowie od nas, żebyśmy każdą rozmowę przeprowadzoną z chorym czy z rodziną chorego wpisywali w nasz intranet, bo to wszystko, cała dokumentacja broni nas przed zarzutami, posądzeniami o zaniedbania albo jakieś inne. Lekarz
szpitalu, na oddziale paliatywnym, jest znacznie bardziej obserwowany i znacznie bardziej narażony na zarzuty niż lekarz hospicyjny. I tu powiem dygresję. Pracuję, współpracuję z panem doktorem, farmakologiem klinicznym bez nazwisk, który siedzi z nami w jednym gabinecie i mówi: o, będę biegłym, rodzina skarży lekarza paliatywnego, bo przyspieszył śmierć chorego, stosując leki jakieś tam. I to, co ważnego usłyszałam i przekazuję państwu, nie zdarzyło się, żeby przyszedł i powiedział ktoś z rodziny pacjentów objętych opieką hospicyjną: zarzuca personelowi niewłaściwe leczenie czy zachowania. Nie zdarzyło się. Hospicjum widocznie sprawuje tę opiekę tak, że się nie zdarzają tego rodzaju zarzuty, które kończą się rozprawami sądowymi. O, co możemy zrobić? No wiecie państwo, co możemy zrobić? Ja zwracam uwagę na to tolerowanie zwyczajów i trybu życia, który w sytuacji wyleczenia byłby nie do przyjęcia. Ja pamiętam z czasów hospicyjnych, że mieliśmy panią, która miała zawsze zimne piwo w lodówce. Jest to niemożliwe, bo lubiła mieć zimne piwo w lodówce, jak był upał, żeby wypić szklaneczkę zimnego piwa. Jest to niemożliwe, a palenie papierosów już też jest u nas niemożliwe. A to są te czynności, które człowiekowi okresu życia poprawiają jakość życia. Więc jakże my możemy im tego zabronić, skoro jesteśmy nastawieni na jakość życia? Lekarz w hospicjum daje, nie oczekując niczego poza wypłatą ewentualną raz na miesiąc, ale nie oczekuje niczego więcej. Nie czeka na rewanż. Trwa zaspokajając potrzebę przynależności i jest przy chorym do końca życia. I myślę, że to na niebiesko to jest specjalnie, na co zwracam uwagę w oddziale paliatywnym, że lekarzowi paliatywnemu najtrudniej jest opanować cierpienia duchowe. I z powodu tych cierpień duchowych bardzo często nasi chorzy manifestują uczucie niepokoju. I to, co my robimy, to my to uczucie niepokoju przy pomocy farmakoterapii wyciszamy. Pompa z midanium. Nie towarzyszenie, nie bliskość, nie opieka duchowa, nie poproszenie właśnie kapelana, który by miał czas, nawiązał kontakt z tym chorym, wsparł go, bo jest bardzo wielu takich, u których ten niepokój z cierpień egzystencjalnych, duchowych wynika, a co my robimy? My dajemy midanium. My dajemy midanium. Teraz dalej możemy sobie darować. I na tym mogłabym zakończyć, bo teraz jest druga część etyczna. Czy mam coś mówić, czy może przejdę do ostatniego, zostawię to. To jest dobro medyczne, dobro przeżywane przez pacjenta, dobro duchowe. Co dla lekarza, modele terapeutyczne. Ale teraz, żeby nie przedłużać, bo czas na pewno jest, o tym mówiłam. Zasada towarzyszenia. To jest zasada na tym samym poziomie, co zasady leczenia bólu. To jest zasada, która mam nadzieję w hospicjum jest przestrzegana, bo są wolontariusze. Dzięki wolontariuszom to ten bardzo ważny element, bardzo ważny, do wszystkich się ona odnosi. W czasie ostatnich dni życia tracą znaczenie techniczne aspekty leczenia. Nieważne są żadne żywienia pozajelitowe. Natomiast zamiast tego worka, który wisi przypięty do żyły chorego, powinien
wisieć, czyli trzymać ktoś, dotykać, głaskać, ktoś towarzyszący, żeby to umieranie nie było samotne, z workiem żywienia pozajelitowego, no bo tak to wygląda, standard ten, dlaczego. I teraz chciałabym zakończyć wymienieniem katalogu cnót lekarza, dodałam hospicyjnego, bo to jest katalog cnót lekarza opracowany przez znanego bioetyka Pellegrino, który tenże katalog opracował na podstawie wieloletniego doświadczenia lekarskiego oraz publikowanych dzieł etycznych. Otóż lekarz hospicyjny na pewno jest wierny, stały w dotrzymywaniu obietnic. Jak obiecamy coś choremu rodzinie, to zawsze to dotrzymamy. Trzymamy w ryzach swoje korzyści. Nie liczymy na nie wiadomo jakie profity od tych chorych. Intelektualna uczciwość, współczucie i troska. No, nie bylibyśmy lekarzami hospicyjnymi, gdybyśmy odwaga w decydowaniu, w podejmowaniu albo niepodejmowaniu terapii, które są daremne i uporczywe. Sprawiedliwe trzeba dzielić swój czas pomiędzy swoich chorych i nie tylko. Rodzinę, przyjaciół, roztropność. Myślę, że lekarze hospicyjni na pewno tymi wszystkimi cechami się charakteryzują. Dziękuję bardzo.